Dziękuję. Ok. No i witamy serdecznie w części drugiej. Gry Lonego, podróż od bohatera do. Do, do bohatera alternatywnego. No. Do austriackiego lochu. Tak. A kontynuują rozmowę. Irek. I Piton. Dobry Witam wieczór, chajem. dzień dobry. Witamy Państwa. No dobrze, to powiedz mi teraz. Yy... Rok 2021, 18 mag. Magia roślin. A pamiętasz, że nagraliśmy o tym odcinek, w którym reklamowaliśmy tę grę, że jest euro i w ogóle rozpływałem się? Nie, nie pamiętasz, bo tyle, tyle tutaj kontentu tworzysz, że nie pamiętasz, że tak wtedy kłamałem, jaka to jest. Nie, no, gra. Był, no i co? No i teraz trzeba odczekać. Nie, znaczy to jest znowu, znowu to samo, co w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat 1840, czyli Liliputa. Lone skręcił w taką część eurowatą. 18 Mac, zresztą tak jak gadaliśmy, odsyłamy Was do naszej, do naszej rozmowy, naszego odcinka. 18 Mac jest, no jest to gra euro, tak? Jest to ultra optymalizacyjna gra. Na bazie 18xx. Tak, tak bym powiedział. Bo dlaczego? Bo tam jest bardzo dużo liczenia. Są tak, tak zwane firmy, takie tam firmy prywatne, nieprywatne, no, jeden kij. Ale wykupujemy sobie wykupujemy sobie moce, dosłownie, tak jak, jak w grach euro. Wykupujemy mm -hmm. sobie moce, które nasza firma duża, nasza spółka może mieć. To jest takie... To jest właśnie. To jest, to, jest, to jest taka dla mnie kwintesencja gier euro, tak? To już jest naprawdę Lonny mocno skręcił. Tak wszyscy. Ja też się zawsze cieszyłem, że on jest właśnie. Co wielokrotnie powtarzam, takim moim Fridemanem Freeze 18XX zawsze czegoś szuka, zawsze czegoś szuka nowego, ale. Mm, nigdy nie znalazł. Nigdy nie znalazł, i, i ja naprawdę go zawsze wspieram, bo to jest tak jak to już kiedyś chyba powiedziałem na antenie. Tak tak sobie przypominam, że to jest taki właśnie jak taki nie wiem, yy, brat, yy, kolega, który jest nie za bardzo utalentowany, ale go wspierasz. Twoje dziecko, które chcesz, żeby w końcu odniosło sukces. To jest właśnie Lony i ja go tak w, zawsze go wspierałem, ale już chyba kończę z tym wspieraniem. Yy. No, bo to jest, to, jest, to jest mocny skręt w euro, tak. Te kupowanie mocy, robienie, robienie dochodu i liczenie, właśnie czy tu będę miał 10 więcej, 20 więcej, bo, bo jednak, jednak tam, tam zarobię. Tam jest taki patent, że macie różne małe firmy, minory tak zwane. One płacą pół na pół, i te minory mogą wykupywać te właśnie zdolności. I te, żeby wykupić te zdolności, to musisz mieć pieniądze w tej firmie. W tej grze jest taka nowość, jak to Lony powiedział, że możecie kupić każdy pociąg od początku. tak? Są tam dwójki, czwórki, szóstki i dobra, teraz już też z głowy jadę. Czyli są, nie, nie ma tej, jest to przełamana podstawowa zasada, że następne pociągi kupujemy, kiedy wyprzedadzą się wszystkie z danego poziomu. Tak jest. Nie ma, Tylko... nie ma train rushu i to jest takie. To już właśnie, to już łamie schemat, tak? To już łamie schemat. Zresztą o tym, o tym, no, mówiliśmy w naszym, w naszym odcinku o 18 mak kiedy mówiłem, dla mnie, dla mnie, skracając, naprawdę odsyłam Was do tego naszego starego odcinka, żebyście zrobili nam więcej wyświetleń e, i łapki w górę oczywiście, miliard lajków i nagrywamy kolejny odcinek. E, to jest gra euro, tak? To jest tak jak Lilliput. Jeżeli patrzymy na to w kategorii gier euro, na silniku 18xx, to jest coś, coś wybitnego, o, tak bym powiedział. A jeżeli patrzymy na to jako osiemnastkę, no to nie jest osiemnastka, no. Daj, dajmy, dajmy tutaj, wiesz, wypowiedzieć się prawdzie, tak? No to... No napisałeś wręcz, że rozgrywka jest męcząca po prostu. Jest męcząca, tak. Jest, jest, jest męcząca ze względu na to liczenie i jak graliśmy na komputerze, grałem na. W tę grę naprawdę grałem bardzo, bardzo dużo razy. Na każdy wariant. Na stole, na stole najwięcej na czterech czterech graczy i jak na trzy graczy było najbardziej męczące, ponieważ każdy ma wtedy cztery spółki pod sobą i jak każdy sobie liczy, jak sobie połączyć te spółki, no jest to po prostu koszmar, jest naprawdę jest to ta gra koszmarem. Na dwie osoby jeszcze jako tako, bo jest tam fajna mała mapa, ale jako gra euro czy na komputer jest super, ale no nie polecam. Dobra, dajemy ją do D. Tak jest. I lecimy do 22 roku. 1888N ma tą literkę N, bo Tony Freyer zrobił grę o tytule 1888, więc już było zajęte. I z tego co kojarzę, to chyba była też gra na dużą ilość graczy, tak? Chyba wspominałeś. Albo milą mi się z 80, właśnie. Czym nie, to nie, nie, jest też? 88? Dosz... Nie, 80 to bo naprawdę. Też, no tu i tu mamy Chiny, tak? Zostawmy 80, bo to wiesz, to jest, mm -hmm. jest Helmut, tak? Więc mm -hmm. znak jakoś lonego e, gubi się przy Helmucie. E, 88 sekunda, łyknę Coca-Coli, nie pijcie, nie dawajcie dzieżom. A przepraszam, bo co, cukier. E, 88N to jak, jak tobie mówiłem, e, pisałem. To jest klon czasapika, tak? Mm -hmm. 88N ogólnie Lony zrobił i z, naprawdę napisałem do niego i on mi odpisał e, napisałem do niego, że Lony dlaczego ty nie robisz gry, która jest innowacyjna jak 18 Mag e, tam 1840 e, auto, to jest autentyk napisałem do niego a ten a, i potem on też to pisał na BGG czy na Kickstarterze ogólnie do ludzi e, znaczy nie napisałem mu, że jest do dupy są jego poprzednie gry, ale dlaczego nie jest inna. I on napisał, że przepraszam, że kolejne moje gry będą innowacyjne, tak? bo on zawsze jest takim innowatorem. A... Dlatego zapowiedział 1888E i 1888S. Tak jest, bo e, to jest... To, Które możemy tak... łączyć w, jedno, w jeden, e, jeden taki wielki konglomerat. Tak jest, dokładnie. Bo 88N to tak naprawdę jest e, taka, taka gra tak zwany klonczesa pika. Tak? To jest bardzo, bardzo prosta gra jeszcze prostsza niż e, takie, na, dajmy na to Shikoku 1889. Spółki jednowymiarowe. E, taki... To jest takie, taki, jak to Galatolol nie lubi tego określenia, klon 1830. Ta gra na celu, e, co na celu? Wprowadzenie nowych graczy, ale znowu jak tutaj się odwołam do Janka, że ile takich gier nam potrzeba. Lony Potem no no i właśnie pytanie, jak czy to... chcemy wprowadzać w sposób taki, no strasznie miękki, nie? czy to, to o to ludziom chodzi. Skoro wchodzą do, do tego gatunku gier, no to chyba znaczy, że do, to, do, to, co grali do tej pory, nie, nie wystarcza, i chcą czegoś innego. Jeśli zaproponujemy im dokładnie to samo, tylko że z kolejami i z. z i ze spółkami, no to, 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 to też trochę bez sensu dla mnie. Wiesz co, no po moim, po moim głosie, kiedy protestowałem przed Zielonym Ładem w 88 Chin, właśnie Lony powiedział, że to jest część trylogii, to co powiedziałeś, mm -hmm. że jest EIS, -E tak, czyli pewnie East i South, czy jakkolwiek, bo ma być to dokładnie konglomerat, jak, jak ładnie, ładnie to nazwałeś, kombinat, wspominałem Grzegorza, mm -hmm. Grzegorza Cichowskiego, um, ma być, ma być to taka duża gra, która będzie wiesz, niby epicka i tak dalej. A podejrzewam, że tam spółki się będą łączyć tak jak w Czechach, co już będę hejtował, bo. Nie wiem, ja, ja jestem zdania, że to nigdy się nie sprawdziło. Czy patrząc na gry Eklunda, który starał się połączyć, czy nie wiem, wojna o Pierśni, gdzie ktoś tam mówił, że, że grać w bitwę pięciu armii, a później wynik przenosić na wojnę o Pierśni, to się nigdy nie sprawdza, łączenie kilku gier w jedną. Czy Space Empire i Taolon, ten dodatek, który po prostu ci wprowadza ci bitwy oddzielne, jako gra w grze. No nie, to, 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 to tak nie, nie działa w świecie planszowym. Nie wierzę, że, to, to, że da się po prostu stworzyć takiego potwora, który będzie świetnie działał. To a propos właśnie takiego, takiego potwora, to pan Bill Dixon, autor 1832, 56, 70-1850, to Bill Dixon miał w planie zrobić taką właśnie monster game. Która będzie łączyła się właśnie w jedno, tak, i nawet jest, jest gdzieś projekt, tam krąży w sieci. I nawet ostatnio na tam starych grupach Yahoo, Google, teraz są Google grupy, tak, mhm. był właśnie był temat, i ktoś, ktoś to podjął, i nawet pan Bill Dixon napisał, że coś tam robił, ale, ale pod ten jednak chwilę. Tutaj pod, podtrzymał swoje słowo, że zrobi, ale, ale jednak, jednak tam się wycofał. Tak a propos, bo, ale. O, właśnie, możemy zrobić gry pana Billa Dixona. 6 miliardów lajków i robimy gry mhm. pana Dixona 32, 50, 70 i 50, 50 powinienem w kolejności powiedzieć. Znaczy, wiesz, co dobra, wracając, taka dygresja, ale naprawdę to też jest dobry temat. Zapiszmy sobie na kartce dobry temat na odcinek. Eee, wracając, czy to się, to, się be, to będzie działało? Myślę, że mogłoby to działać, właśnie o jak pan Dixon e, by stworzył naprawdę swoje innowacyjne mechanizmy, tak e, systemy, różne, różne ciekawe pożyczki, jak w 56 w Kanadzie, ale no, u Lonego to to będzie po prostu duża gra, w której będziemy sobie dodawać pieniążki a zabierać, no, no nie wiem, wchłaniać firmy, tak, będzie, będzie na miękko. E, dobra, to już, ale wróćmy do tych 88 Chiny. Jest to tak zwany klon Chesapeake'a, tak, czyli jest to gra dla tak zwanych początkujących, mówię tak zwanych, bo, bo jest to lajtowa gra, ale moim zdaniem jest dużo lepsza od Chesapeake'a, zresztą to kiedyś tam napisałem na forum, a dlaczego jest lepsza od Chesapeake'a? E, w tej grze jest, e, mapa jest ciekawsza, są koszty terenu, tak, są jakieś tam góry, firmy prywatne są dużo ciekawsze niż w Czasapiku, nie są takie liniowe mhm. i jest eksport pociągów, tak? jest No to w Czasapiku eksport... też jest. No, no masz rację, ale nie wiem czy tam. A nie, dobra, jest taki sam, dobra, przepraszam. Jest taki sam rozkład pociągów, tak? Teraz jak sobie szybko w głowie. Ale dlaczego mi się 88 m bardziej podoba niż Czesapik? Ze względu na właśnie koszt terenu, tak? Nie ma czegoś takiego jak w Czesapiku. Jak za każdym razem, wiesz, grasz tak samo. Każdą firmę, którą otworzysz na początek, to osobiście reklamowałem i dalej, znaczy, mimo wszystko dalej to będę podtrzymywał, że Czesapik jest fajny dla kogoś, kto w życiu nie grał w 18. Tam jest coś takiego, że wiesz, otworzysz firmę, pojedziesz sobie, jest fajnie, a te 88N jest taką grą już mm, drugiego kroku, tak? Tylko, że znowu zastanawiam się, czy jak, jakby nowy, nowa osoba, wiesz, jak zawsze mówimy, żebyście grali z ludźmi, którzy, którzy grali, pokażą wam grę, niuanse opowiedzą, to czy w 88N jakbyście siedli sami i ktoś się nagle zablokuje, to czy ktoś się nie zrazi, tak? Dlatego, dlatego zawsze mówiłem, że Chesapeake jest super, bo jest na miękko, tak? Że mm, otworzysz sobie firmę, zawsze sobie pojeździsz, kupisz pociąg, tam coś zarobisz, jest wow, tak? No a te gry na początek nie powinny być na miękko, powinny właśnie szybko dawać bankruta i zostawiać ten niedostyt, że wow, kurde, przegrałem po prostu grę, nie, a nie z... pamiętam, jak grałem jakąś korporacyjną grę, która nie chciała nas zabić. To było koszmarne po prostu. Nie mogłem nic zrobić, bo miałem za małe umiejętności, wiedzy na temat gry, żeby <laughs> przełamać ten impas, a jednocześnie gra była zbyt lightowa, żeby no, tupnąć nogą i powiedzieć, no spadajcie. nie, I tak samo ja tutaj 18 odbieram, że gra powinna być od początku do końca brutalna, szybka żeby zostawić właśnie te poczucie, że to jest coś innego niż gra Eura, która w założeniu ma no, ochronę, że tak powiem, poprzez swoje mechaniki graczy, żeby oni nie odpadli w trakcie rozgrywki. Nie? Więc jeśli pokazywać, to już pokazywać no, prawdziwe oblicze. Znaczy, no właśnie, ale wiesz, to jest, to jest ta kwestia. Czy, czy gramy, czy wiesz, kupujesz sobie grę, idziesz do, do biedronki. Lub Lidla, właśnie, ja zawsze chodzę do, do, do biedronki z siatką Lidla, którą kupiłem w Belfaście. To chyba ostatnio mówiłem. No Uważaj, bo to może grobić w czasach. Tak, tak, ale, w ale naprawdę w, Be w Belfaście była świetna torba za 2 euro. Kupiłem płócienna. W ogóle to jest niesamowite, że za granicą są lepsze torby takie materiałowe niż u nas, ale to no, nieważne. E tak, ale robię takie prowokacje. E wchodzę do biedronki z torbą z Lidla. Że to właśnie to jest to, czy wiesz, czy wchodzisz, wchodzisz do gry i nie jesteś świadomy, czy wchodzisz jednak świadomy, tak? Że oczekujesz czegoś? Bo chodzi mi o to, że z, tym, z tą Biedronką się śmieje, że wiesz, wchodzi tak zwany niedzielny gracz do sklepu, tak? I widzi na półce o, ta gra jest, wiesz, w promocji pod 99,99, 99, tak? O, i sobie kupię. I potem przychodzi, przychodzi, wiesz, tato, mama do domu i mówi, o, dzieci kupiłam 88N, tak? Siadamy i gramy. I to właśnie w tych kategoriach to rozpatruję, tak? Bo taki czesapik sobie poczytasz, czy ktoś zrozumie, nie zrozumie, ale coś tam porobi, tak? Pojeździ, zarobi pieniądze, jest wszystko okej. Okay. A w tym 88N już jest troszkę inaczej, tak, bo nie są firmy równe, jest koszt terenu, niektóre firmy mogą lepiej pojeździć, są tam, są tam tak zwane miasta docelowe, tak, że jak gdzieś tam dojedziesz, to większy dochód masz i tylko właśnie, wiesz, dla kogo to Lony zrobił, tak, bo nie, dla mnie nie jest to gra, nie jest to gra takiego pierwszego kroku, tak, jak ten Czesapik z Biedronki, Lidla, kto, kto woli, a, a z drugiej strony, dla tych tak zwanych zaawansowanych graczy to, to będzie nudna, tak, bo jest no będzie, wiesz, oczywista, tak, chociaż bardzo ją lubię, bo jest szybki rush, tam jest naprawdę bardzo, bardzo szybko można raszować nie wiem, nie tak jak w czasapiku tam naprawdę bank, bankrut jest częsty w 88m. No no to fajnie. Bardzo, bardzo lubię, to, to naprawdę, jak się gra na, na 5-6 osób, to to tam jest, tam jest bardzo częsty bankrut, ale ogólnie to jest czasapika, tak, to jest taka lajtowa trzydziestka, nie wiem, na wprowadzanie, wydaje mi się, że z tych, tych gier takich na pierwszy krok, to jednak czasapik jest lepszy, znaczy lepszy, w sensie takim, jakbym na półce go znalazł, tak, ale osobiście bym polecał 88N bo jest dużo, dużo ciekawsza, zróżnicowana, tylko w tych kategoriach rozpatruję, jakbyś naprawdę poszedł, wiesz, do sklepu, do jakiegoś tam marketu i nagle widzisz na półce grę, tak, czy Sapiki 88N, to myślę, że w 88N to jednak ludzie, ludzie się pogubią, ale ogólnie... Nie wiem, no z drugiej strony patrząc jakie jest teraz zainteresowanie Paksami, nie? że ludzie się nie odbijają od tego, tylko chcą się do tej gry przygotować, tak jakby są świadomi, że ta gra wymaga od nich większego przygotowania i to robią, nie? I to... My tak, kurczę, patrzymy na tych nowych graczy, jakby to byli czasem jacyś ludzie naprawdę nieogarnięci, ale to... No oczywiście, tak jak mówisz, przypadek osoby, która idzie do Biedronki i kupuje sobie 18xx, bo teraz jest moda na to, to chce sobie zagrać, to się rozczaruje. No trudno, no wszystkich nie jesteśmy w stanie zadowolić, ale lepiej, żeby właśnie osoby, które już na starcie chcą włożyć jakąś pracę, żeby dostały ten w nagrodę, dostały ten produkt, który spełni ich oczekiwania, a nie osoba, która powiedzmy, no, nastawiła się na gry mocno takie interaktywne, głębokie, no, dostaje produkt, który powiedzmy jest no, na poziomie no, typowych gier, które do tej pory grali. Znaczy, poziom w sumie nie mówię gorszy, jako lepszy, tylko chodzi mi o te. No o te wyjście w sandboxa, które dają osiemnastki, nie? O to możliwość zagrania ze świadomością, że możesz odpaść w trakcie rozgrywki, że mogą cię przejechać gracze w trakcie rozgrywki, że nie wiem, nie, nie będziesz w stanie odczytać stanu gry przez ileś tam partii. Więc no myślę, że po prostu trzeba głośno mówić, że te gry ta, ta, takie są. No i, i jeśli masz ochotę tylko na jedną partię, no to to szkoda czasu w jakąkolwiek osiemnastkę. Czy to będzie Czesa czy to będzie 18 te 88N. A z drugiej strony, no jeśli już są ludzie, którzy mówią tak, chcę spróbować, chcę się przygotować, tak jak widzę, jako ludzie do, przed partią do renesansa się, się przygotowują, no to kurczę, zasługują na, na, na produkt najlepszej jakości, żeby to był produkt, który oddaje ducha. Ja też żeby dużo no, miałem sytuacji, kiedy mówiłem, że już nie będę grał osiemnastki, bo no bo nie były tym, czym, co, co, co mi się wydawało, że są, nie? Bo, bo chciałem sobie radośnie budować na mapie. No a, a to, to nie tędy droga, nie? Oczywiście są gry o budowaniu też, to, to jest inny temat, ale no, jeśli już mówimy o tych grach w sensu stricte takich 18-30 i tym podobnych, no to no to niech one będą takie, no, charakterystyczne wyraziste, nie. Ale one znaczy, no, no, no właśnie, to możemy zawrzeć w podsumowaniu, właśnie, dla, dla kogo są gry Lonego, tak? Mhm. Dla kogo są gry Lonego, dla kogo są gry ze, ze stajni 1830, a to, co mówisz, że odbijałeś się od osiemnastek ileś tam razy, to też pamiętam. Pamiętam po sobie, bo jak z wami przez internet grałem, potem też, a dobra, to, to w ogóle to prywatnie ci powiem, jak się spotkamy. No, jak, jak po prostu miałem załamanie nerwowe przez was, jak lisek. Przez pół godziny kładł tor w lewu prawo. O, piękne. Znaczy, piękne ja dalej po, po tych, nie wiem, kilkudziesięciu razach, myślę, że może, jeśli do setki zbliżam, ja teraz wiem, że nigdy nie osiągnę pewnego pułapu już. Mój mózg nie, nie pracuje aż tak wydajnie, żeby, żeby powiedzmy, nie wiem, osiągnąć Twój poziom, Janka czy. czy... Czy Mańka i innych osób z tej sypielskiej mety? No bo po prostu. No, ja, ja jestem półkę niżej niż oni, tak. Przyznam. Bo no, no, trzeba mieć specyficznie już tutaj mózg ustawiony po podliczenie, pod tą zdolność, ale mimo wszystko się bawię przy nich. Na, na moim, to no tak jak nie wiem, ktoś zaczyna grać na skrzypcach i wie w pewnym momencie, że no, nigdy nie wystartuje na skalę światową w zawodach i tak dalej, no ale sobie gra w zaciszu domowym, umilając sąsiadom e, <laughs> po południe. Więc można, można w te gry lubić, kochać i w nie grać, nie będąc w nie super, idealnie zdolnym, nie? W ten, o, o, o ale tak właśnie to, że... fajnie powiedziałeś, Irek, bo nie każdy musi być tym pakaninim, tak. skrzypiec, tak. I... Ale wiesz, fajnie, żeby się dobrze bawić, ale też znać swoje. No możliwości tak, czy ograniczenia? No, tak. tak, miejsce w szeregu. no, Mimo hmm. wszystko. Że. A widzisz, ale to na się odci... nie frustrować, żeby się nie frustrować na, na, po prostu na że inny odcinek. Nie wychodzi, nie? Na inny odcinek, to, to, to zostawię, co teraz chciałem powiedzieć tak tajemniczo, że hmm, tak, jak są ludzie, którzy z boku patrzą na ciebie i, i, i coś tam gadają, a nie mają pojęcia o co chodzi. Nie? A ty jesteś w środku? I jesteś w stanie powiedzieć, co, co jest dobrze, źle, widzisz sw te swoje nie wiem, niedoskonałości, tak? to, mm -hmm. to też jest ok. No. Ale dobra, nie wiem, lecimy taką filozofią, że w ogóle tutaj trudne sprawy przyjaciółki i. No <laughs> to, to, to trochę wymaga. W przypadku Gier Splotera, nie tak brzydko nazwałem, że grach pokazuje Ci, że jesteś idiotą, ale chodzi mi o to właśnie, że. Pokazuje ci gra Twoje ograniczenia, po prostu. Tak samo osiemnastki bardzo dobrze pokazują Twoje ograniczenia, bo są proste mechanicznie też. No. Przynajmniej te, które lubimy, nie, że gdzie tam tak naprawdę no, ścierają się gracze ze sobą, a nie gracze kontra gra. A ulonego jest trochę, właśnie ta zabawa z zasadami, nie? Jestem Tak, ten... ale, ale tak jest, bo ja, ja y, moją krucjatę osiemnastkową tam na forum prowadziłem tam wiele, wiele lat. Lonego zawsze wspierałem, największy fan Lonego w Polsce i też tutaj moją ekipę, tak? Moich kolegów. Do tego przyzwyczaiłem, tak? Pokazałem im Lonego, y, bo ni, po prostu nie miałem z nimi okazji, czy tam dla nich 1830 jest za trudne, tak? A potem mhm. nagle z lonego przeskakujemy na 1830 i to już jest, wiesz, dramat. No jest no, tak, tak. Rossos, to jest frustracja. Tak, tak. To no, jest zupełnie Ale jak zupełnie tego inna kroku gra. nie wykonasz, to trochę jak przepalanie kubków smakowych z whisky. To też chyba te, te porównanie kiedyś mówiłem, że no na początku wszystko smakuje tak samo, a te lepsze trunki to ci po prostu wykręcają gębę, mówisz, że śmierdzi końskimi szczynami. No, i jeśli się zatrzymasz na piciu John Walkera z kolą, no to nigdy tak naprawdę nie odkryjesz tego bukietu, nie? Mimo, że ja już jestem osobą niepiącą, ale z dobrych lat młodości pamiętam, jakie, jakie to były doświadczenie. Więc, więc tak samo tutaj, no albo po prostu wchodzimy w to na poważnie i mówimy sobie, dobra, no chcę spróbować tego, jak to wygląda, i nauczyć się. No, albo się będziemy tak cały czas cykać, bawić się w tego New England i tym podobne, e, takie gry, które po prostu no, są nudne jak flaki z olejem. No. Dobra, nie, nie sprowadzajmy ludnego do poziomu Nowej Anglii. Dobra. <laughs> <laughs> nie, nie, nie róbmy mu tego. Nie, nie, tak jest, jest wiesz. Trzy półki wyżej. Dobra. E, Kończymy. Jechaliśmy Czyli... z 88N na, na, ten, na takie filozoficzne. Na co tam mamy jeszcze? Kuba. 2023 On... Kuba, a 2024 Enrique, czyli Espania. To możemy produkty tak, tak, Kickstartera tak. ostatniego rzutu podsumować. 18, 18 Kuba, tak? Nie, nie zagraliśmy obaj. Nie ma tego na 18 18 XX Games. Kuba. Tylko, znaczy, powiem, powiem Państwu, co, co sobie z instrukcji wyczytałem, tak? I tam możecie na BGG mapę zobaczyć. Wiadomo, że Kuba to taka. No nie wiem. Na mapie jest niewielką wyspą, bo pewnie w rzeczywistości jest większa. Nie byłem. E, czym się gra charakteryzuje? Jest właśnie. E, Cukier jest ta... Trzcina cukrowa? Jest tak, trzcina cukrowa. No, jest wąska. No wiadomo, i kobiety i, I cygara udzie... tak, na udzie skręcane cygara. E, jest taka wąska mapa, tak? Jak, jak to kształt wyspy Kuba. Tam jest taki motyw, że małe, są małe firmy, minory, które jeżdżą tymi wąskotorówkami, tak? Jak 49 Sycylii je znacie, właśnie o tym mieliśmy też pogadać. Tak. Mm -hmm. Będzie nie wiem, ile już miałem, mówiłem, 6 miliardów, 8 to teraz miliardów jeszcze więcej. Czyli, czyli 8, tak, 8, z Marsa 8 też istoty zagłosować. Tak. 8 miliardów lajków nagrywamy materiało 49 Sycylii. Jeżeli kojarzycie taki motyw jak wąskotorowe wąskotorówkę, to mm -hmm. to tu jest. Na Kubie też są tak, mm -hmm. są te minory wąskotorówkę i te Dual małe Gate, firmy nazywa, tak. wwożą, wwożą tą trzcinę cukrową, mm -hmm. tak? I one wożą do takich, dajmy na to, przetwórni, a te przetwórnie to są po prostu jakieś tam miasta czy punkty na mapie, z której tej przetwórni zabierają te duże firmy, które jeżdżą normalnymi pociągami, które gdzieś tam je eksportują, tak, do portu i za to macie dużo pieniędzy. No i tak jak u Lonego, tak? Gra polega na tym, żeby sobie zoptymalizować, zarabiać dużo pieniędzy um, i jest jeszcze taki myk w tej grze, tak? Ten, ten McGuffin, tak? Shenen... No nie, to nie jest Shenanigan, to jest McGuffin. Mhm. Jest taka firma państwowa, dajmy na to Fidel, Fidel, Castro i Raul, spółka z O. I Fidel z Raulem mają po prostu firmę państwową, która... Zatyka, zatyka miasta, tak? Kładzie swoje stacje na mapie i żeby przejechać przez, przez te miasta, musimy im zapłacić łapówkę, tak? No, czyli mm -hmm. no, pewnie w grze to się inaczej nazywa, ale wiadomo, na Kubie podejrzewam, że tak, tak by to się nazywało. Dotacja na rzecz partii, tak? Kuba, Libre. I cały, cały myk tej gry polega na tym, żeby sobie skleić tą małą firmę z dużą, ewentualnie jak ktoś was zablokuje, czy tam firma państwowa, żeby tam zapłacić jej, żeby przejechać przez to. I co jeszcze, można udziały normalnie kupić w firmie państwowej, tak? Tylko firma państwowa, tak jak mówi, mówiliśmy przy 1840, firma państwowa jest notowana na giełdzie i zawsze będzie rosła, tak? Zawsze ma wiecie, pewne udziały, pewny zysk i tak dalej. Więc to jest też dla mnie dla mnie to jest taki mechanizm no bez sensu, tak, wiesz, jak każdy może w to inwestować, każdy na tym zarobi, no to po co, po co to dawać, tak, musisz, bo to już nie jest Bank Anglii, w... dobra, ale to już nie będę nawiązywał do 48 Australii, to jest inny myk, bo tutaj yy, po prostu tam można grać na Bank Anglii, można nie grać, różnie, gracze mm -hmm. mogą sterować grą, a tutaj po prostu musisz musisz to grać, bo gra ci wymusza, tak, bo będą łapówki, będzie firma rosła w siłę, tak, państwo, no, państwo tutaj, Fidel, wiadomo, rewolucję dalej prowadzi. No jak to Piotrek Ale... nazywa ładnie pozorne decyzje. Tak, tak, właśnie to, to, to w grach lodnego mi się nie podoba akurat, że on, w... jest mechanizm, który wymusza jakiś tam schemat grania i, i po co jest ten mechanizm, tak? tak, to, tak. Pan to, policjant, to który nie... pilnuje, żebyś grał tak jak trzeba. Tak, tak, to, to zawsze mówisz, że już autor wie, co zagrasz. To, ty, to fajnie wtedy powiedziałeś. E, to, to mi się nie podoba. Ale to mówię, to oczywiście mówię z instrukcji, więc jeżeli ktoś z was grał, to naprawdę walcie w komentarzach i, i chętnie e, chętnie tam poczytamy, posłuchamy. Bo. Mm, Dlatego tej gry nie kupiłem. o Powiem tak, kiedyś Lonego bym kupił w ciemno, teraz e, jednak zmieniłem trochę swoje życie i myślenie. Przeczytałem instrukcję i sobie to zwizualizowałem, że to już mi się tam na przykład nie podoba. Tak? Druga rzecz, te małe firmy, które m, transportują tą trzcinę cukrową do tych m, przetwórni tak? i potem e, te duże firmy, tak? nasze, nasze spółki, e, gdzie się tam dalej wiozą do portu, żeby, wow, dostać pieniądze, to strasznie takie oklepane, mi się wydaje, tak? Bardzo, bardzo oklepane. I znowu, patrząc na kształt wyspy, Kuby, nie widzę w tej grze czegoś, co zmienność partii, tak? Na BGG też są fajne, fajne komentarze. Ktoś tam pisze, że czy ta gra będzie inna za każdym razem. <laughs> No, nie wiem, tam z ilu heksów, bo nie liczyłem, dobra, przyznaję. Eee, możecie zobaczyć sobie na BGG jako mapa. Zilu się heksów składa, nie wiem, 40, 35, jak zwał, tak zwał, ale no, co można w tej grze, wiesz, in, innego zrobić? O to chodzi regrywalność, tak? I znowu nie mówię nawet to, jak w 24, tak, że ktoś tam coś jakiś Piton przyjdzie i zrobi coś innego, ale tutaj. To nawet no, Python nie pomoże. No, no widzisz, w, na przykład w Age of Steam no jest to załatwione w piękny, elegancki sposób inną mapą i drobnym twistem y, zasad, jeśli chodzi o różnorodność map. Tutaj aż powstała cała gra, z tą całą, tak jak mówisz, buchalterią, no, a odczucia wygląda na to, że, że nie będą się aż tak różniły, że była potrzeba stworzenia oddzielnej gry, nie? Że to mogłaby być, powiedzmy, mapa do jakichś jego jednych już gier, które, które funkcjonowały. A tutaj wydajemy oddzielną grę z oddzielną instrukcją, z mnóstwem zasad. No a z tego, co mówisz, no to to, to ma się wrażenie znów, że gra się w grę podobno, no ale nie graliśmy, tylko rozmawiamy po, po, po przeczytaniu Twojej instrukcji. Nie tylko, że, tylko, że tak to ale... wygląda. Przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, i, e, bo właśnie tego tego miałem to zaznaczyć, bo w dokumencie tak też napisałem, że zauważ, e, że Lony, nasz wierny austriacki przyjaciel, od 2019 roku, to co, to co zawsze Galatol się śmieje, że on chce być chyba najbardziej płodnym twórcą, tak? mhm. że co roku musi wydawać grę. 2019, 2020, 2021, 2022. E, cały czas, rok po roku, wydaje... Wydaje gry, tak? I czy one są przetestowane, czy nie przetestowane, tak? Koledzy mu tam z jego, wiesz, z jego piwnicy e, przebiją pionę, poklepią po plecach i on, i on wydaje, tak? I to myślę, że to tutaj jest znaczy, niestety pies. Może potrzebany. być, to jest tylko taka teoria moja spiskowa, ale tutaj może chodzi po prostu o kasę. No. Znaczy to żeby, nie jest, żeby, wiesz, to żeby, nie jest żeby, Steven żeby... King gier, nie? Że no ale wiesz no, Kickstarter, żeby no, po prostu ten przelew co roku był, nie? Z tego kickstartera. Myślę, znaczy myślę, że tak, ale to Lony, naprawdę, autentycznie. Lony, moim zdaniem, to już idzie w stronę Stefana Króla, że wie, że on ma kontrakt z jakimś tam wydawnictwem, chociaż Lony już na, na swoje konto. Tak, tak, swoje, no ale ma, e... ma kontrakt w postaci rachunków. No. Tak, tak. No, wiadomo, trzeba, trzeba zapłacić za ten loch w Austrii, w Wiedniu. Tam raczej drogie są lochy, ale to. Właśnie to jest to, że wie, że on nie idzie w jakość, tylko w ilość, tak? I, i już płodność. No, szkoda, tam, bo, upłodność... no bo rozmawialiśmy o tym, że to jest tak jakby dodatek pasja, hobby do m, życia zawodowego, gdzie jest nauczycielem. No, a tutaj wygląda na to, że, tak jak mówisz, te, te, ta częstotliwość. No, niestety, te gry są, zresztą to widać po pojankach, że wymagają olbrzymiej pracy, nakładu pracy na testowaniach, żeby, ten, żeby ta gra końcowo. No, dała taką możliwość łamania jej na różne sposoby, i, no, i która nie da się złamać nadal. A tutaj, no to to są gry takie, no on no, no, twierdzi, że, że, że po prostu już chyba tak dobrze umie te gry, takie rozumie, że, że jest w stanie, bo powiedzmy, je tworzyć w bardzo prosty sposób. No. No, zobaczymy, no, rynek oceni, wyceni. I zobaczymy, jak długo ludzie będą kupywać jego gry. Ile osób będzie tak jak ty stwierdzić, że kurczę, Lony to już nie jest dla nich e, autor. No. Znaczy, to tak, tak samo jak tutaj Janek akurat po, powiedział, napisał na Discordzie, jakoś tam po, naprawdę po kilkumiesięcznej przerwie wróciłem do tego Discorda, i jakie zdanie mi się rzuciło, że osiemnastki się jakoś wiesz, kończą, tak, mhm. że się wypala wypala ten rynek i takie też mam wrażenie, ale to mówię, no to znaczy mówię, teraz mówię to myślę, że taki filozoficzny odcinek możemy sobie też zapisać na kartce i, i o tym wiesz, Quo Vadis 18xx to a możemy, możemy tam nagrać w innym, e, w innym czasie, ale dobra dawajmy do Hiszpanii, bo gadamy i gadamy tak, no ale Hiszpania to do, do w zasadzie nie powiesz nic teraz... innego niż przy Kubie, tak? Znaczy, popatrzmy za okno, jest, jest szaro ponuro, przynajmniej u mnie mhm. w mojej Polsce .de, a Hiszpania słoneczna, jak Marcin, Marcin doda. <laughs> tak, Marcin, Marcin, tak, z Kubą razem możesz, tak. A. Przynajmniej to, znaczy, to są nasze, nasze znaczy, Kuba, twoje. Tak, Kuba to nasze mhm. odczucia, tak. A, a żeby nie było 18 Espania, jak Marcinowi tam odpisałem, czy tam ogólnie, że lony poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Eee, bo już się nie okazję. da <głos> <głos> ale tego nie powiedziałem <noise> wiesz, trzeba było zawiesić tak, tak głos poetycko eee, akurat 18. Espania gram właśnie z Enrique jedną grę, drugą z Lonym, bo nie miałem tam grać, nie wiem, jedną grę stwierdziłem, że nie będę grał online potem, tym, że będę grał jedną grę, ale się przełamałem gram z Lonym też Maniek nawet dołączył i, i napisałem Mańkowi na Discordzie, że po co będziesz czytał reguły? <laughs> Nie musisz czytać reguł, tak? Na 18 jest panie, na górze się jeździ pociągami wąskotorowymi, na górze, na dole normalnymi. Sprawdziły się w Kubie, to dało też w Hiszpanii. Tak, znaczy to jest tak, z Enrique, tak? Jak też na forum śmiesznie napisałem, tak mi się wydaje, że jestem taki śmieszak. Staszek, Staszek mnie wywołał. Michale, jeżeli tego słuchasz... E, to w końcu do ciebie zadzwonię. <laughs> ale jeżeli, jeżeli Michale nie posiadasz środków, nie kupuj tej gry. E, no ale masz dwie, dwie mapy w Ale jeżeli jednej. masz nawet te, jeżeli tak, dwoje w jednym, jeżeli masz środki, też nie kupuj. Już wam mówię o co chodzi, bo e, ta Espania, ten Enrique do Julia niepodobny. Em, cały myk polega tej gry na tym, że jakby północna część mapy, bo no, ta mapa jest skręcona, tak, Hiszpania troszkę inaczej wygląda, ale mm, na północy jeździmy tymi wąskotorówkami, niby to ma być osadzone historycznie, tak? A na południu Hiszpanii jeździmy normalnymi pociągami. Na szeroko. Mhm. A pomiędzy, y, pomiędzy tymi dwoma mapami, nie wiem, czy te góry się nazywały Sierra, Sierra Madre czy Neva, no, dobra, nie wiem, nie będę walił. Bo nie, akurat w Hiszpanii w ogóle geografii nie znam, są tak, tak zwane mountain passes, tak? Że przez góry przejeżdżacie przez tunele mm -hmm. okay, i wtedy, wtedy wasze pociągi mogą zmienić, jakby tak jak w Australii, tak? O, dokładnie ten sam patent. Zmieniają rozstaw szyn i mogą jeździć sobie tam na nie dole. Nie w Australii, tak? tylko w Sycylii? Ale... No, nie, w Australii były wiesz, te. E... A, tak. Wiesz, te, te przełamania takie roz... pomiędzy tymi, pomiędzy Stanami, okay. e, czy tam, jak tam się w Australii to nazywało, województwami. Mm -hmm. Znaczy, ogólnie ta Hiszpania, tak, jest mega operacyjną grą, zarabiacie dużo pieniędzy, mm, są bonusy za słynne lewo-prawo, góra-dół. Mm, no, no nic tam, to jest taki taki miks, o i jeszcze właśnie chłopaki też to przeczytałem na Discordzie pisali, że to jest 6167 Ian Wilson dziadek Wilson tak zwany, pan Ian Wilson, autor jednych z najnudniejszych gier na świecie też był tutaj konsultantem no, no to jest nudna gra tak, moim, moim zdaniem, osobistym ale nie, nie dokończyłem dwóch gier gram na razie, ale te gry są dla mnie bardzo nudne, tak? Polega na tym, że macie tą firmę, sobie tam budujecie te trasy, jedziecie lewo, prawo, góra, dół. Na dole mapy, co jest też takie dosyć ciekawe, są minory. Minory, które możecie wchłonąć, ale w 18 czy w sensie takim, że macie jakąś firmę i on nagle z dupy wchłaniacie, wchłani wchłani znaczy z dupy, nie z dupy. Znaczy jako gra to bym wolał, żeby dojechać, ale życiowo to wiadomo, no ktoś kupuje firmę i tyle, przyjmuje jej stację. Do tego są jeszcze takie, taki, taki śmieszny myk, że na przykład macie, wasza firma startuje z dwoma stacjami i żeby mieć więcej stacji musi osiągnąć cele, a tymi celami są dojechanie do w bordu. dojechanie do kopalni, są tam takie specjalne kafle kopalnia, no, no nieważne, dojechanie do offboardu, kopalni i dojechanie do miasta docelowego jeżeli dojedziecie tam do tych trzech miejsc to macie trzy stacje więcej a poza tym po dojechaniu do tego miejsca docelowego dostajecie ten par value swój jako, jako taki bonus więc mm, znaczy no, jest to takie okropnie na miękko no tak powiem i jest tam też bardzo bardzo dużo pociągów jest ten eksport pociągów jak ala Sapik 88N nie wiem 24 dajmy na to Myślę, że to Lony powiedział Enrique, żeby, żeby to wprowadzili. No ogólnie gra, wiecie co, no. Jesteśmy w 2024 roku, tak? 18, tak jak Irek powiedział. 50 lat będą obchodzić w tym roku. No No, no masakra, no. Po prostu nie idziemy do przodu, tak jak Scott, tak, jak Scott robi, ale to mówię, Quo Vazis 18, inny odcinek, po prostu Lony, Lony zrobił grę miałką, o niczym i moim zdaniem no nie warto, nie warto. Mamy tam, masz jakąś półeczkę poniżej? No niestety nie, nie mamy półeczki poniżej, ale no to co powiedziałeś, to już Wiadomo, samo za siebie wstarczy. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą: Nie, no ja lubię grać w, w, w tego rodzaju gry. No i oczywiście każdy ma prawo grać w to, co chce i odnajdywać sobie to, co, to, 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 co lubi. Ale my mamy też prawo y, skrytykować, że nam się ten kierunek absolutnie nie podoba, bo no, liczyliśmy trochę na, na inne gry. No i ja tutaj w ramach podsumowania to dla osób, które powiedzmy. Y, Lubią kierunek taki a la euro w grach 18XX, to poleciłbym gry Majka Hatona, po prostu, gdzie mamy przykład autora, który robi coś zupełnie innego z, z, z tym gatunkiem 18XX. Robi to zupełnie po swojemu, ale jemu to wychodzi. Widać tam ten geniusz, widać e, tą, tą głębię jego gier, i to nie jest koniecznie wydanie co roku jednej gry, żeby, żeby po prostu licznik się zgadzał, ale. ale od taka no, rzemieślnicza, ciężka praca nad każdym tytułem i to, to się odczuwa po prostu, ja mówię tu o grach 1860, 1862 majka. Hatona. no i to są tak jakby e, gry w troszkę podobnym stylu e, który, który tutaj ma e, Lony, nie? ale, no, ale odbiór te, tamtych gier jest zupełnie inny, tam czuć tą piaskownicę, czuć te możliwości kombinowania wybrania drogi po swojemu, że tak powiem, no a i a jest też ten motyw run good company, czyli no zazwyczaj zaczynamy z jedną firmą i, ją, i nią napędzamy, często tym silnikiem do tej, do tej spółki są inne, mniejsze spółki, które na chwilę powiedzmy wchłaniamy do swojego konsorcjum, żeby później się pozbyć, tak jak w 60, nie? gdzie gdzie te firmy często służą nam tylko po to, żeby Wziąć pieniądze i wpompować w naszą główną spółkę, bo, bo nie ma bankruta, nie musimy się stresować. <laughs> no jest dużo ciekawych rozwiązań, dużo innych rozwiązań, ale jest to dużo ciekawsze niż, niż grylonego. No. Jak teraz porównałeś Hatona na no nie Hatona, Lunego do Hatona, to myślę, że on tam wiesz, rumieńcem się oblał w lochu w Austrii. Ale to, co, to, co powiedziałeś. A że... Haton wrzątkiem po prostu się oblał. Tak, on myślę, że on teraz tam, co wiesz, zakrztusił się tak. Wystarczy, tak jak powiedziałeś, wystarczy spojrzeć na portfolio, tak zwane, kto, jakie gry wydaje, z jaką częstotliwością. Nie, nie, dobra, to rozumiem o co chodziło, ale to nie porównuję pana Hatona do Dolonego. Nie, nie bo... tu chodziło mi o podanie alternatywy. Znaczy... Dla osób, tak, które tak. niekoniecznie lubią ten styl taki bardzo agresywny, grożący bankructwem, jaki jest w trzydziestkowej odnodzy nie? No tak, tak, jeżeli chodzi o to, tak, dobra. Dla zaawansowanych graczy, takich, którzy poznali osiemnastki, to tak, to Haton to Mistrzostwo Świata a dla ludzi nowych, że tak powiem, czy takich właśnie wchodzących, nie wiem, na miękko, tak, no, to mogą sobie pograć w, w Lonego, tak, w tej, albo jego... Pozwolamy. Takie jak tam Posejdon, tak, pozwolamy, macie, macie nasze tutaj pozwolenie, błogosławieństwo w Lilliputa, czy w Posejdona, w 18 Mag, to, to, to nie mówię, że nie, tylko ja też jarałem się tymi grami, dopóki nie, po, nie pograłem więcej, tak? Je, znaczy zawsze mi się podobały gry typu 730, bo tam była giełda i mnie zawsze, mega mi się podobało zawsze, wiesz, że giełda, tak? Że można manipulacje robić i kogoś z torbami puścić dosłownie, e, trupa i tak dalej. To no od, od kiedy poznałem pierwszą grę, którą była 1830, to po prostu byłem zakochany w tym systemie. Potem grałem w tego Lonego, no, z braku laku, no, musiałem w to grać, tak, czy z Adą, czy z moimi kolegami, którzy, no, jednak te, w tę gałąź idą. Um, nie mówię, że to są, znaczy, złe gry, tak, no, nie są do końca. Dla, dla ciebie mnie, są no. zły, no po prostu, no, dla, dla ciebie no, znaczy, mówimy no, o swoich osobistych nudne. odczuciach. No. No, no nudne, znaczy, no, powiem tak, nudne, tak? Nudne. One są dla mnie przewidywalne, no, nudne. Nie lubię po prostu sobie dodawać pieniędzy, żeby dodawać pieniędzy. To jest tak jak w, w grach euro, e, że wiesz, o, fajnie, teraz zarobiłem tam milion, milion złotych, a, a wow, a ten ruch mi da tam milion 200, tak. No mnie to mnie to nie kręci, tak? Ja wolę wiesz, żeby ktoś mnie utopił i sobie myślę, wow, jak on to zrobił, tak? No ale to. No, ale widzisz, no to jest ciekawe, ten, właśnie, ten, porównując z Hattonem, że w jego grach też te przejazdy są koszmarnie na bogato, nie? Tam i po 1500 to potrafi być przejazd, ale mimo wszystko czuje się tą presję wyścigu, tego napięcia, wagi decyzji, które podejmujesz. Że no. To nie jest tak, że ty zarobisz tam powiedzmy 1500, kolega 1400, tylko no jednak ty zarobisz 1000, a kolega 1500 i to już będzie odczuwalne. Mimo że te kwoty są duże, to jednak właściwe wybranie odpowiedniej decyzji jest dużo trudniejsze, nie? Mimo że zasady nie są, nie są bardziej skomplikowane, tylko po prostu umiejętność czytania stanu gry jest, jest dużo trudniejsza, nie? Tak to nie, chcę, nie chcę dyskredytować Twojej wypowiedzi, ale po prostu jak, jak mamy porównać Hatona, pana Hatona, będę mówił, do niego, pan Haton Zlonym, to wiesz, może ocean możliwości w 1860 sposób, w jaki możesz wykorzystać firmy, wiesz, zasady gry, to jest no po prostu, no, no, przepaść pomiędzy lonym tak? Tam, tam, możesz robić wszystko, to jest absolutna pieskownica a lony ma jednak takie po szynach, tak? No, je, jednak... Po szynach do celu. Tak, po szynach <laughs> do celu, tak? No masz, masz tę ścieżkę optymalną i jeżeli tego nie zrobisz, no to dupa, tak? Bo każdy, każdy gra w jeden sposób i, i ty jak zrobisz coś innego, to jest, to jest dupa, tak? No, widzisz, Ale jeżeli nie na początku... No, no. Nie potrzebujemy, no, no, tak. U Hatona, które próbuje tak, jakby tą głębię wprowadzić, lony poprzez różne wichajstry, a to różne dziwaczne tory, a to różne, różne zasady. No, szukanie takich eksperymentów dla samych eksperymentów, nie? Znaczy wiesz, wiesz fajnie, wiesz. fajnie, dobra. Haton, Haton to jest w ogóle już dla mnie mistrz, jeżeli chodzi o, o gry. To, co 60 daje, ale to też dopiero po nie wiem, 20 razach odkryłem. Mm -hmm. A Lony, fajnie szuka, dlatego dla mnie to jest taki frize, dosłownie gościu, który zawsze coś wyda, ma jakiś pomysł, ale on jest dotestowany, nie, i widać po częstotliwości wydawania gier Lonego, że faktycznie nie są to dotestowane mm. projekty, Tam koledzy go poklepią, powiedzą super, super, działa, dawaj, wydajemy. Mm znaczy on szuka czegoś nowego, tak, ale myślę, że on skręca bardziej w taką stronę euro, zresztą on nigdy nie ukrywał, że on lubi gry, w których się dużo zarabia, wiesz, masz pieniądze na bogato, on nie lubi takiej gry z bank... on nie lubi gier z bankrutem, bo, bo on uważa, że wiesz, że bankrut, że ktoś odchodzi smutno od stołu, to jest źle, tak, no i właśnie Lony dla tego typu graczy, zresztą to powiedziałeś przed chwilą, dla tego typu graczy to robi, tak, no my szukamy bardziej tam takiej, nie wiem głębszej rozgrywki, krwawej, a, a Lone robi takie gry dla graczy, którzy lubią sobie właśnie swoje poletko pouprawiać, tak, lubią dużo zarobić, nie odchodzą od stołu smutni, tylko sobie myślą kurczę, mogłem zarobić, wiesz, tam 2 miliony złotych, a nie tylko milion pięćset, tak. Gdybym ten no. zamek zamknął wcześniej, to to, to bym wygrał. Nie? Dokładnie, no, no, ach, mogłem, mogłem wcześniej zrobić też liwa, marchewkę, tak, upiec chleb, no. no to, to, to tylko mówię, że na początku mnie bardzo, znaczy dalej mi się bardzo podoba to, co Lony robi, w sensie takim, że szuka okej, okay, tylko im dalej w las, to jestem, jestem smutny, że to taką formę przybiera, wiesz, taką miałką. Mhm. Że fajnie, że on szuka nowych możliwości, że takie hybrydy robi a Liliput, 18 mag nawet, to naprawdę to jest świetne. To, to powiem tak, jako gry Euro, bo to nie są 18, ale wychodzi, wiesz, poza ramy 18 do tych graczy euro, super, ale jeżeli chodzi potem 18 i on wydaje taką 18 Espania z Enrique, pozdrawiamy, to no kurczę, no to wiesz, gram w to, widzę to dodat 61, 67 pomysły z 22, a to jest takie, no wszędzie już byłem, widziałem i wiesz, i wiem, że to jest nudniejsza wersja tego. Co, co ktoś wydał, i to było genialne, jest genialne, nie było, tylko jest po prostu. No to no po co to tworzy Tak samo jak Scott i jego mikrogry, e, których nawet nie czytam i nie będę czytał. No to jest takie. Y, wiesz, go, znaczy mam, jak patrzymy na to, że to są pieniądze, e, to są pieniądze, wiadomo, że każda, jak powiedziałeś, rachunki trzeba opłacić. To ok, no to, to jestem w stanie się zgodzić, ale my, jako gracze. Mamy możemy, prawo możemy, no, zagłosować portfelem, no po prostu. Tak no. jest. Możemy świadomie powiedzieć, że no nie, nie jest to potrzebne. No, 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 no nie jest to na tyle innowacyjne, że. No, ja bym, ja bym olał znaczy, po prostu. Nie? nie oszukujmy się, gatunek Gier 18XX jest skazany na niszę. Po tym wielkim boomie, który nastąpił, no prawie, że można powiedzieć, że wchodzą do, do, do mainstreamu, pojawiają się, wiesz, u ludzi, którzy grają w dużo lżejsze tytuły, chcą spróbować wejść, to on tak czy siak no, wprowadził nam, wpompował w ten obieg właśnie gry typu tak jako Kuba czy, czy tym podobne i one tak naprawdę znowu, ci ludzie, którzy weszli na chwilę, no ci ludzie wrócą do swoich gier, bo... Mm, bo no stwierdzą, że tutaj aż tak du dużych różnic nie ma, nie? No są bardziej często skomplikowane jeszcze, jeszcze mniej dopracowane niż, niż powiedzmy gry Lacerdy i e, takich e, wiesz e, ważnych e, autorów gier Euro i znów będzie e, ten kurz opadnie zostaną takie no giki nerdy, które dalej będą się trzymali te, te, tych gier właśnie takich no w stylu trzydziestek, moc, mocnych, e, bardzo agresywnych. No niestety to nie są gry e, do, do takiego szerokiego mainstreamu. Dużo ludzi nie, nie będzie chciało grać w tego rodzaju gry, bo po pierwsze sandbox, po drugie zbyt duża interakcja. Skutecznie zniechęcają w czasach, kiedy tych gier jest mnóstwo i chcemy, tak jakby na pierwszym spotkaniu zobaczyć już, co gra nam daje, jakie, co oferuje sobą, żeby na drugim spotkaniu być już ekspertem w danym tytule. Nie? No. więc no niestety yy... znaczy stety niestety no, ja, nie, nie, ja nie patrzę z tego powodu że, że, że nie mamy miliona fanów o gier 18xx no bo jeśli idzie za tym takie rozmycie na siłę wprowadzanie yy, ludzi żeby, żeby, żeby tylko zostali no to, to, to też się mija z celem nie? właśnie chciałem powiedzieć dokładnie co jeszcze wymyślą osiemnastki na księżycą? no <laughs> proszę cię <laughs> to się nie może udać to się nie może udać no, no nie no to e... Właśnie to, 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 ale to autentycznie, pofilozofujmy sobie w innym odcinku. Szkoda, no dobra, szkoda kontentu. To... No, Zamykamy dziś, Ale temat Lonego. Lonego, tak? co powiemy w tam dwóch zdaniach holonym? No, polecamy ludziom, którzy lubią prowadzić swoje firmy, lubią zarabiać, nie lubią bankrutować, tak, lubią się dobrze czuć, że faktycznie z rund na rundę przyrasta im tych pieniędzy. No, takie właśnie to prowadzenie swojej firmy, tak? I, I dobrze się czują, tak? Na giełdzie was coś nie spuści, bo Czekam, kiedy Lony giełdy zrobi Dorf Romantik 18xx. Dorf Romantik, tak? No, myślę, że tak. No. Znaczy ja tak jak mówiłem, 18 czy na przykład lubię, nie mówię o Australii, która jest genialna, ale 18 czy lubię, jeśli chodzi o grepu. kiedy sobie siadam po prostu do stolika i tak na, na lajcie trochę gram, nie? Rozwiązuję zagadkę. 1000, powiem ci tak, 1824 czy tam 37, które, które też na mnie czeka. No bardzo chętnie pogram. To są, to są, wiesz, typowe 54, w które też nie grałem, żeby nie było na podsumowanie. To są gry, które, to są 18, tak? Prawdziwe, rasowe mm -hmm. gry, które lubimy, a, a reszta to już są takie. No 183 też jest 18, żeby nie było, tak? Nie wszystko złożyło. Tak, no dokładnie, nie wszystko złoto celony. 18 czy też mi się podobało, że są różne firmy, ale potem mi na przykład przeszkadzało to, co ty mówisz, że fajny descent, tak, mhm. e, te, te stacje, ale mi to, ja wolę jednak, żeby było trudniej, tak, no za to mówię, make life harder, e, wolę, żeby było trudniej, ale potem już o skręt 18 mag i tak dalej, to, to już nie jest kierunek, którego szukam, tak. 88N, okej, okay, zrobił czas, pika, niech mu będzie. Ale teraz te kolejne niby wraca do 18, ta Kuba, ta Espania To jest to już było, to po prostu to jest miałkie, nie idźmy w stronę euro. Twórzmy. Nowe, faktycznie gry, nie? Nowe, coś nowego, co, co będzie zajmujące, a nie nie idźmy, bo fajnie zmiksowaliśmy sałatkę z kartofla i teraz wiesz, kartofel z czymś tam. Ziemniak. Kartofel to się u nas mówi. Pyry w Poznaniu. Tak Gibon, pozdrawiam. Dobrze. To zamykamy temat Lonego. I prosimy też o komentarze, jeśli chodzi o serię gier 18xx. Co chcielibyście usłyszeć? Ja, na przykład, zostałem się nad odcinkiem, bo tutaj zdarzają się właśnie tutaj zapytania na Messengerze o polecenie gier na początek. Tak naprawdę, nie zrobiliśmy listy tytułów 18xx na początek z pewnym komentarzem. To znaczy, bo. Tak naprawdę polecając każdy tytuł 18X na początek, należałoby dodać pewien komentarz. Dlaczego? Dla kogo? Co znajdzie w tym tytule nowa osoba? Czego nie znajdzie? Przed czym musi się, że tak powiem. Mm... Przed czym to tak, no, trzeba ostrzec no, nowego gracza, który wchodzi bez, bez tego gracza wprowadzającego. Nie? Więc no myślę, że to by był ciekawy odcinek, czyli y, lista tytułów 18 X, które my byśmy polecali na początek, ale, z takim ale po prostu. Nie? Co, 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 co się za tym kryje, za tą polecajką? Nie dlatego, że jest fajna, bo nie fajna, tylko no wiadomo, każda gra ma swoje y, przypadłości. Trudności, więc, więc może to będzie jakiś. Ale oczywiście czekamy na, na sugestie, co, co, co możemy tutaj dla Was w temacie 18xx. Znaczy to pitam, bo ja to tylko jestem tutaj tą przysłowiową małgorzatką, a on mistrzem, więc ja chętnie posłucham też się czegoś dowiem. Do Ciebie na Messengerze takie wiadomości przychodzą, do mnie tylko ksi książę z Nigerii pisze, że właśnie ma zamrożone kwoty i, i dalej czekam na zwrot. I have a job dolemi. for you, contact for No okej, no możemy sobie pogadać, bo to jest fajne. Powiem Ci, że im dalej dalej w las właśnie z, z tymi grami 18 x tak jak teraz na Lonego, jakby sobie przefiltrowałem, to też, też już pod kątem mojego życia, no nieważne. Uh, to kurcze, to y, no, po co, po co y, wiesz? Promować słabe rzeczy autentycznie. No i, i na, tym, y, na tym poziomie zostańmy, że faktycznie powiedzmy, co jest, y, no wiadomo, według nas, ale co jest dobre, y, niedobre, żeby, żeby nie mówić, że no, no. tak jak, jak mój kolega mówi zawsze, nie ma, wiesz, nie recenzuje słabych gier, tak, no ale, ale skąd wiesz, że są słabe? Bo grał w te słabe gry, tak. No. Więc to takie szkoda czasu na słabe gry. No, a my właśnie zagramy w słabe gry, żebyście wiedzieli, że są słabe. I czy kupiłbym lonego, gdybym nie dostał go do recenzji? E, kiedyś tak, teraz już nie. No. E. Teraz bym odesłał z powrotem. Tak, teraz bym odesłał z powrotem. Podziękował, panie Rebelu, dziękuję. Nie, panie Planszo Strefo. No, przepraszam, ale nie no. E. A kupujcie planszostre, strefie u Adama jak najbardziej. Nie no, i teraz wiesz, Adam nas nienawidzi, bo 18 jest spania, się nie sprzeda. Znaczy, no, o, nie, ale poważnie. To, jak, ma jak ma mamy, lony mamy... Swoich, swoich miłośników i to będzie... Tak, będę... ma. nie, Jeżeli, jeżeli mamy być uczciwi, to... Myślę, że to tak, jak, tak, jak, tak jak Miłosz, pozdrawiam ciebie, Miłoszu z Mławy, jak inny tam gra w 21 Moon, tak I, i bardzo dużo ludzi na BGG tak samo chwali, tak samo tego Lonego. Ja nawet, nawet w te, teraz w mojej grze mm, z Enrique tak, gramy i Gościu. Oksywie kepianko, i tam coś pisze z nim, wiesz i ja, i tam on mu pisze, o, musisz sobie taki pociąg kupić, żeby coś tam zrobić, wiesz, super kombo, tak? Mm -hmm. Jechać góra dół, a ten Enrique mu pisze, a ten mówi, wiem, ja mam taki plan, i oni tam sobie, wiesz, uśmieszki, guziaczki, mm -hmm. tak, i oni, i wiesz, i Enrique, Enrique mu pisze ten też, w ogóle są zafascynowani, tak? Sobą. Dla mnie to jest nuda. No co mam, co, no tak, ale co mam napisać, wiesz, no, no wow, no, gra, gra jest miałka, i no, dograłem w takie gry już wiesz 10 lat temu tak a są, są ludzie którzy, którym, to, którym to podchodzi bo wiadomo że no bo dopiero wchodzą też często do tego gatunku ale tak ale wiesz ale gracze są różni tak mm -hmm. tak jak, no, naprawdę no u siebie widzę y, na stole w opolu że moi kumple których wiesz kocham y, oni są bardziej eurodziewczynami i z nimi na przykład się super w bawie w, w lonego tak mm -hmm. I, i oni się bawią my, Dalej gramy w te pociągi, robimy coś, ale jak gramy w 1830, to. to... płacz i zgrzytanie zębów tak, to już mój kolega Czarek mówi, że on nie lubi tych gier z tego rodzaju, tak, bo, bo to mu nie pasuje, to mu nie pasuje. No okej, okay, no, no właśnie dla, dla tego typu są te gry, tak. Mimo wszystko gramy w te pociągi, liczymy, budujemy, blokujemy się, ale troszkę tak bardziej na miękko, dajmy na to. Cały Więc... ten odcinek, tak naprawdę bym podsumował słowami, że zrobiliśmy dla ciebie, drogi słuchaczu, który chciałbyś wejść który pewnie przestałeś słuchać nas godzinę temu, ale który chciałbyś wejść w świat 18xx, ale chciałbyś wejść w gry typu 1830 i tym podobne, czyli powiedzmy masz dość solo multiplayer gier, które gdzieś tam często się pojawiają na stole i chciałbyś poznać brutalny świat 18xx, no to odradzamy Lonego po prostu, no ten dwugodzinne odcinki sprowadzają <grym> się do tego, to co powiedział Piton na, na początku, nie graj w Lonego. Jeśli jesteś graczem, który chce grać po prostu w Rand Good Company, dobrze się bawić, bezstresowo, no to oczywiście, to wymieniliśmy tutaj te, te wszystkie jego tytuły, które, które on tam dotknął swoją magiczną ręką, ale z jednocześnie z przez, przez, przestrzeganiem osób, które no tak jak powiedzmy Piotrek chciał wejść w 18x i sprawdzić, czy rzeczywiście są to gry z tak olbrzymią interakcją, o jakiej się mówi, z taką wredotą, z takimi możliwościami kombinowania. No to nie, to nie ten adres, to szukaj bardziej właśnie w 8.2.30, no i być może powstanie odcinek, gdzie właśnie powiemy, co polecamy na, 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 na początek, ale... Tak, tak jest, to zagadamy. No długo, długo pogadaliśmy, jak coś tam Coś nie bardzo, to pamiętajcie, ja dzisiaj gadam, jestem chory, gadam z gorączką. No, Irek, Irek to potem wytnie, że niby jestem taki, taki naprawdę. Rześki i zdrowy. <gry> tak, Rzeźki zdrowy. Nie, no, długo gadaliśmy naprawdę, były problemy techniczne, ale kto chciałbym, żebyście wiedzieli. Ale zwalczyliśmy to wszystko, tak jak Lonego. <laughs> żeby żeby dla was nagrać. No naprawdę, no fajny, temat. Osiemnastki, temat rzeka, te, wiadomo, gry planszowe temat rzeka e, Lonego. Nie ja w życiu nie, od, nie, nie będę odradzał, że tak powiem, bo jest to mój ulubiony autor, było, nie było. Scott jest jednak na drugim miejscu, a Naprawdę, pograjcie też, ale to jest jeszcze jedno: to jest fajne narzędzie, te 18xx Games. Ja też nie jestem fanem, nigdy nie byłem tam fanem Gier Online, chociaż wsiąkłem w to niestety. Tak jak z brasem i cywilizacją, ale właśnie tak jak teraz: 18 jest jest Kickstarter. Nawet sam Lony napisał w tytule gry: Wejdźcie, zagrajcie, bo jest teraz na Kickstarterze. Możecie wejść i oszczędzić po prostu pieniądze. Więc mimo wszystko polecam wam te 18xx Games, żebyście pograli. Wejdźcie na Discord 18xx Polska, gdzie Galatolol jest administratorem, czy tam na forum. Tam jest też o, w wątku 18xx, tam w gry online, czy tam nie pamiętam, jak się nazywa ten wątek dokładnie. Tam Ksenir fajnie wkleił. Wkleił te linki. Jeżeli jesteście naprawdę nowi, dotrwaliście do tego, do tego końca odcinka, to. To znaczy, to, że wam zależy i tak. przed wami szeroka droga kole, kole, kolei. Wbijajcie na, na nasze serwery, i za niedługo do 18, on pewnie będziemy też tam jeszcze reklamować. Tak. Wsz wszystkich serdecznie pozdrawiamy, z kim będziemy mieli okazję się zobaczyć. No i kończymy, bo jest, jest czwarta nad ranem czasu tak jest. czasu pacyficznego. 7 marca czy tam 6, kiedy tam ta kampania wystartowała, już kalendarz mi się zawiesił. Tak, głowicy nuklearne Ale... skuby wycelowane w Hiszpanię tym razem. Tak jest. <laughs> o, wytno to za ukryty przekaz o nawoływaniu do, do przemocy. Nie no, co ty? No, było dobrze. Przepraszam dobrze za długie gadanie. Pozdrawiamy. Dziękuję, dziękujemy Państwu. Do, do zobaczenia, a gadali do was kto? Irek. I Piton. Dzięki. Hej, hej.